Olgo, jesteśmy na kolejnej edycji gali Wybory Miss Polski Województwa Zachodniopomorskiego. Równo rok temu brałaś udział również w tym samym konkursie, który dał tobie właśnie główną koronę Miss Polski. Jak to jest brać udział w takim konkursie? Chciałam powiedzieć przede wszystkim, że wtedy po gali mieliśmy właśnie taki wywiad krótki, w którym powiedzieliście, że byłam waszą faworytką, więc bardzo mi miło, bo wykrakaliście i udało mi się zdobyć koronę. Więc fajnie. Teraz z drugiej strony obserwując te wybory, ja mam większy dystans, to znaczy nie stresują mnie już na przykład wystąpienia publiczne. Patrząc w ogóle na galę, to jest dla mnie czysta rozrywka, a wtedy to był ogromny stres. Co u ciebie zmieniło się przez ten ostatni rok czasu, od czasu jak zostałaś Miss Polski? Jeszcze więcej podróżuję, bo nie tylko służbowo, ale również jako Miss. W końcu jesteś szefową pokładu, awans pół roku temu otrzymałeś. A powiedz, jakie masz plany zawodowe na najbliższy okres, bo jednak ten rok bycia Miss Polski wkrótce się skończy. Oj, nie tak wkrótce, jeszcze pół roku, także jeszcze wiele przede mną. Mam parę rzeczy jeszcze do zrobienia. Nie powiedziałam ostatniego słowa, także, ale też nie chcę zdradzać swoich planów, dlatego że to odbiera im energię do działania później. Na samo zakończenie, ponieważ byłaś dzisiaj w jury, czy twoja faworytka wygrała dzisiaj? Czy moja faworytka wygrała? Wygrała albo zdobyła jakikolwiek tytuł. Jak najbardziej. Ja myślę, że jury było bardzo zgodne i ja się idealnie podpisuję pod tym wynikiem. Bardzo mi się podoba.